Wykładowcy Winnickiego Uniwersytetu Pedagogicznego imienia Michała Kociubińskiego przyjechali do Kielc, aby podwyższać swoje kwalifikacje zawodowe. Grupa 23 osób z Ukrainy wraz z rektor Natalią Łazarenko już pierwszego dnia pobytu zapoznała się z metodami nauczania stosowanymi na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego. Rozpoczęła się nasza współpraca w 2012 roku. Nasza współpraca rozpoczęła się w 2012 roku. Wtedy została podpisana umowa, która trwa do dziś. Bardzo dziękujemy, że mamy możliwość przyjechać dzisiaj w tak licznym gronie. Pragniemy zapoznać się z osiągnięciami uczelni tak znanej w Europie, jej strukturą i metodami nauczania. Chcemy również w przyszłości kontynuować naszą współpracę naukową. Nauczyciele akademiccy mieli okazję zapoznać się z problematyką badawczą, ze strukturą uczelni oraz poszczególnych instytutów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. Współpraca będzie mieć obustronne korzyści. Możemy tutaj wymieniać się wspólnie doświadczeniami, bowiem prowadzimy bardzo zbliżone specjalności i kierunki kształcenia, co w tej chwili jest niezmiernie ważne. Państwo będą przeżywać niebawem reformę, my też. Przygotowujemy się do niej bardzo starannie i myślimy, że te zmiany, które nas czekają, bardzo wymagają od nas dużych inspiracji, więc tych inspiracji poszukujemy również i u Państwa, ale i w innych krajach, także bardzo duży akcent kładziemy właśnie na umiędzynarodowienie, stąd każda współpraca to jest ogromne bogactwo. Kielce i Winnica są miastami partnerskimi już od niemal 60 lat. Wspólne budowanie relacji w wielu aspektach, m.in. edukacyjnym, jest dla miasta bardzo ważne. Rola miasta jest przede wszystkim rolą wspierającą. Dbamy o to, żeby partnerzy mogli znaleźć wspólną płaszczyznę do pracy, żeby pomóc w zainicjowaniu tych kontaktów i aby to, co zostało zapisane na papierze, można było przerodzić w realne projekty i realną współpracę. Równolegle do wizyty wykładowców akademickich w Kielcach odbywa się cykliczny staż dla 8 nauczycielek sprowadzonej przez Konfederację Polaków Podola Polskiej Szkoły Sobotnio-Niedzielnej w Winnicy. Do 19 stycznia goście uczestniczą w zajęciach klas 6 w Szkole Podstawowej nr 31 z oddziałami integracyjnymi w Kielcach. Jak planujemy ten staż, to już wiemy, co nam jest potrzebne, że możemy rosnąć tak jak dzieci. Najpierw 4 lata temu, jak po raz pierwszy przyjechałyśmy, chodziłyśmy do podstawówki, takie do pierwszej klasy, do drugiej, później tam na następny rok trochę do starszych i dzisiaj już możemy osiągnąć i 6 i 7 klasę. No i to bardzo daje takie doświadczenie bezcenne, bo tego nie możemy otrzymać tam w Winnicy na miejscu, bo to trzeba zobaczyć na własne oczy, przyjść i uczestniczyć w tym. Każdy z wykładowców z Winnicy na zakończenie udziału w projekcie otrzyma dokument potwierdzający w nim udział.